Łza się wokół kręci, bo tego świata już nie ma. Pozostały po nim pióra ze stalówką, drewniane piórniki, laurki dla ulubionych nauczycieli, stare dzienniki i świadectwa promujące do następnej klasy. Te i inne pamiątki z dawnych lat można oglądać na wystawie Witaj Szkoło w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Dla odwiedzających otwartą niedawno wystawę to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa. Chodziłem jeszcze... Do szkoły, w której były takie ławki. Siedziałem w takich ławkach. Co prawda nie było już kałamarzy, ale była jeszcze, było jeszcze miejsce na kałamarz i miejsce na pióra, chociaż już ich um, nie używaliśmy. Zbierając te materiały, wychodzimy naprzeciwko osobom przede wszystkim już 50 plus. Ale też i młodym osobom, bo ci, którzy przychodzą na tę wystawę, patrzą i y, uśmiechają się. To jest dobrze. Przypominają sobie swoje czasy młodzieńcze, które spędzili chociażby w takich tutaj oto ławkach. Eksponaty robią wrażenie, przywołują dawne czasy, ale i współczesne skojarzenia. Te stare dokumenty, pięknie wykaligrafowane. Troszkę wyglądają jak małe dzieła sztuki, bo tak to z dzisiejszego punktu widzenia trzeba przyznać, zwłaszcza z punktu widzenia młodzieży, która nie uczy się już tak pięknie pisać, nie ma okazji do tego, żeby zobaczyć, jak się kiedyś pisało i ćwiczyć ręki. Na wystawie dominują eksponaty z lat 50. i 60. XX wieku, ale najstarsze pochodzą z lat międzywojennych. Laurka ucznia dla nauczyciela pochodzi z 1924 roku. Mamy przede wszystkim dokumentację szkolną, mamy świadectwa ukończenia szkół i średniej i podstawowej mamy książki z początku XIX wieku. Historyczne mamy książki o poprawnej pisowni o polszczyźnie, właśnie też sięgające połowy XIX wieku, ale też mamy bardzo dużo fajnych laurek, które były poświęcone ulubionym nauczycielom, które dzieci pisały, kaligrofały, rysowały. No i przede wszystkim wyposażenie szkolne. Czyli linijki, liczydła, tornistry. To są właśnie te rzeczy, które możemy obejrzeć na tej wystawie. Ekspozycja powstała nie tylko dzięki zbiorom własnym Sierackiego Muzeum. To jest pan Arkadiusz Balcerzak, kolekcjoner, hobbysta, prezes Sierackiego Klubu i Hobbysty. Jest to szkoła podstawowa numer jeden w Sieradzu, jest to szkoła podstawowa w Godynicach. No i oczywiście podziękowania dla historii miasta Łasku, bo tutaj właśnie Łask nam bardzo pomógł przy tej wystawie. Wystawę Witaj szkoło można oglądać w Muzeum Okręgowym w Sieradzu do końca września.